Z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy Jezus im powiedział: jeśli ja byłbym świadkiem swojej sprawie, moje świadectwo nie byłoby pewne. Jest ktoś inny, kto świadczy za mną i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest pewne. Wy zwróciliście się do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Lecz ja nie od człowieka otrzymuję świadectwo, a mówię to, abyście wy przyjęli zbawienie. On był lampą palącą się i świecącą. Wy na krótko chcieliście się cieszyć jej światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Dzieła, które mi dał Ojciec do spełnienia. Te właśnie dzieła, które wykonuję, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. I to On, Ojciec, który mnie posłał, dał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani Jego postaci nie widzieliście. I słowa Jego nie przyjmujecie, choć wśród was się znajduje, gdyż temu, którego On posłał, wy nie wierzycie. Przeszukujecie Pisma, bo uważacie, że macie w nich życie wieczne, a one właśnie dają świadectwo o mnie. Wy jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Chwały od ludzi nie otrzymuję. Wiem jednak, że wy nie macie w sobie miłości Boga. Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli inny przyjdzie w imieniu własnym, przyjmiecie go. Jak wy możecie uwierzyć, jeśli wzajemnie od siebie chwałę przyjmujecie, a nie szukacie chwały od jedynego Boga? I nie myślcie, że ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, którym wy złożyliście swoje nadzieje. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, i mnie byście wierzyli, ponieważ on o mnie napisał. A skoro nie wierzycie jego pismom, jak uwierzycie moim słowom? Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo zaprasza nas dzisiaj do tego, abyśmy spotkali się z Jezusem, który wyraża swoje bardzo głębokie pragnienie, aby każdy człowiek przyjął z jego ręki zbawienie. To jest wielkim pragnieniem Boga. W całym tym fragmencie, kiedy czytam to słowo, pojawia się postać Jezusa, który za wszelką cenę chce dotrzeć do serc swoich słuchaczy. Serc, które są zatwardziałe, serc, które są zmanipulowane przez swoje własne poglądy, przez swoje własne oczekiwania, przez jakieś wyobrażenia Pana Boga, w które nie wpisuje się Chrystus. I Chrystus chce się przebić przez całą tą otoczkę, którą sobie zbudowali Żydzi. I pokazuje te miejsca, w których człowiek nie potrafi spotkać się z Jezusem, które blokują Jezusowi w dotknięcie serca człowieka, a co za tym idzie, uzdrowienia go i zbawienia. I pierwsza rzecz, którą mówi nam Pan Jezus, to jest świadectwo Jana. Jan był lampą, jak on go tutaj nazwał. I bardzo często, kiedy widzimy lampę, to nie ona jest w tym momencie najważniejsza. Lampa jest tylko nośnikiem światła. To światło jest jej kluczowe. Dlatego jakby Chrystus chce nam pokazać, że Jan, on w jakiś sposób zaświadczył o nim, ale on jest tylko i wyłącznie człowiekiem. I my też często w naszym życiu doświadczaliśmy, czy może doświadczamy ludzi, którzy przychodzą i mówią nam o Jezusie. Ale nie możemy się zatrzymać na człowieku. To nie człowiek jest w tym momencie najważniejszy. Zobaczcie, dzisiaj jest mnóstwo na przykład różnych wspólnot, które są prowadzone przez charyzmatycznych kapłanów, przewodników. Jeżeli zatrzymamy się na człowieku, no to wtedy zaczynamy popełniać błąd. I to często bywa to nawet grzech idolatrii, tak? Bo kiedy człowieka stawiamy ponad Chrystusem. Natomiast świadek Chrystusa ma nas prowadzić do Jezusa, nie skupiać na sobie samym. I tak samo robił Jan. On w którymś momencie swojego życia powiedział: właśnie o to chodzi, żebym ja się umniejszał, ażeby on wzrastał. I to jest klucz. I zobaczcie,
To spotkanie z człowiekiem, który mówi mi o Bogu, ma mnie prowadzić mnie samego do Boga. Ma mnie prowadzić do Jezusa. Ma mi pozwolić spotkać się z Jezusem. I teraz wszystko to, co mówi Jezus, to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, jest po to, żebym doświadczył zbawienia. Jezus mówi do Żydów, z którymi się spotkał. Z Niego wypływa wielkie pragnienie i wielka miłość, bo Bóg jest miłością. Bóg pragnie człowieka. Bóg pragnie spotkać się z człowiekiem. Bóg pragnie przynieść mu zbawienie. I o tym mówi dzisiaj Jezus. Ja to wszystko mówię po to, abyście wy byli zbawieni. Po to, abyście doświadczyli mojej łaski, mojej obecności. Bo mnie zależy na was. Jakby Bóg cały czas mi to powtarza, cały czas mi to pokazuje. Jemu zależy na mnie. Ale pytanie, które jakby rodzi się w związku z tym, czy mnie zależy na Jezusie, nie? Czy mnie zależy na Jezusie? Dzisiaj Pan Jezus mówi, badacie Pisma, a przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Zobaczcie, czasami słuchamy Słowa Bożego, słuchamy konferencji, słuchamy niecodziennika, z czego ja osobiście się bardzo cieszę. Tak? Słuchamy różnych duchowych, nie wiem, wskazówek. I dobrze, że tak jest. Tylko pytanie, czy one mnie prowadzą do spotkania z Jezusem? Czy one nie są sztuką samą w sobie, że po prostu coś mnie tam zbuduje, ktoś mi coś podpowie? Ja bardzo często, kiedy głoszę Słowo Boże, kiedy też głoszę rekolekcje, staram się podprowadzić tych, którzy w nich uczestniczą, do tego, żeby sami zaczęli chodzić po tych stronach Pisma Świętego, aby tam spotkać się z Jezusem, żeby już nie potrzebowali tego kogoś, kto ich do tego Jezusa podprowadzi. Ja bym się cieszył, gdyby te osoby, które są tutaj i razem spotykamy się na tym Słowie, żeby już nie potrzebowały tego programu, żeby nie potrzebowały tego dzielenia się, tylko żeby same odnalazły tą więź z Jezusem, żeby same spotkały w swoim życiu żywego Jezusa i w ten sposób doświadczyły zbawienia, bo już wtedy nie będzie potrzeba nikogo, kto będzie mnie podprowadzał. Oczywiście jest potrzebny kierownik duchowy, jest potrzebny spowiednik, bo my sami nie jesteśmy dobrymi sędziami we własnej sprawie. I ciężko nam samym gdzieś tam rozeznać siebie, swoje jakieś duchowe poruszenie. Tylko chodzi mi właśnie o to, czy to Słowo Boże, które czytam, ono mnie prowadzi do spotkania z Jezusem. Czy może zatrzymuje się tylko i wyłącznie na tym, żeby wertować, żeby poznawać jakieś nowe odsłony tego Słowa Bożego, bo coś jest ciekawego, bo coś nagle, prawda, ktoś jakiegoś oryginalnego powie, ktoś jakiś ciekawy temat rzuci w związku ze Słowem Bożym, prawda? I to jest takie pytanie, nie? Jezus chce, abym spotkał się z prawdą. To On jest tą prawdą. Jezus chce, żebym odkrył, że jest posłany przez Ojca, przez to, co On czyni. Że kiedy czytam Słowo Boże, kiedy obserwuję Jezusa, kiedy odczytuję Jego żywą obecność w moim życiu, to On mnie doprowadza do spotkania z Ojcem. On chce, żebym uwielbił Ojca w swoim życiu, żebym odkrył, że Ojcu zależy na mnie. Że On po to Go posłał, Jezusa Chrystusa, żebym przez Niego, przez mojego Pana i Zbawiciela doszedł do spotkania z Ojcem. I że serce Ojca cierpi, krwawi, można powiedzieć, z bólu, kiedy Mu nie wierzę, kiedy Mu nie ufam, kiedy próbuję iść swoją własną drogą. I też rozejrzyjmy się wokół, nie? I to jest takie pytanie. Zobaczcie, ilu dzisiaj ludzi szuka, gdzie szuka życia? Co tak naprawdę daje im życie? Zobaczcie, często też u człowieka poszukujemy potwierdzenia swojego własnej wartości, swojego człowieczeństwa. A Jezus mówi, jeżeli wy od siebie nawzajem odbieracie chwałę, to nic z tego nie będzie. To chodzi o to, żeby Ojciec nas uwielbił, żeby On nadał sens naszemu życiu, bo tylko w Ojcu można odnaleźć swoje prawdziwe ja, czyli po co zostałem stworzony, że zostałem stworzony z miłości, że zostałem stworzony do tego, żeby moje życie
wykorzystać do tego, aby działać, aby dzielić się dobrem, miłością, prawdą. I to mi dzisiaj to słowo podpowiada. Tym się z Wami dzielę. Życzę Wam pięknego dnia i na ten dzień serca Wam błogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego dnia i daj Boże do zobaczenia jutro. Z Bogiem.